Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Jest dobra wiadomość dla Stanów Zjednoczonych. Wielkie banki, wielkie firmy analityczne, ratingowe wróżyły, że w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, będzie bezrobocie. Troszkę się pomyliły, bo dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych rozgromiły prognozy tych bardzo dobrze zarabiających analityków. A jakbyśmy sobie tak przypomnieli naszą tutaj skromną, musiszową perspektywę dla Stanów Zjednoczonych, to mówiliśmy, że pan Biden wprowadzi Stany Zjednoczone do wojny po panu Trumpie i gospodarka amerykańska odżyje. To tym się różnimy od wielkich tego świata, że nasze prognozy się spełniają. Może nieraz trzeba będzie poczekać na spełnienie troszkę dłużej niż nam się wydawało, ale generalnie staramy się być dość zdroworozsądkowi. Do tego stopnia potrzeba ludzi w Stanach Zjednoczonych, że to jest oficjalna, proszę Państwa, strona, oficjalny website amerykańskiego dowództwa rekrutacji, który oferuje do 50 tysięcy dolarów, jeżeli emeryci wstąpią do armii. Fort Knox w Kentucky oferuje największe w historii premie dla nowych rekrutów. Mają teraz taki fajny pomysł, rodem z różnego rodzaju firm sprzedażowych, że ten, kto pierwszy się zgłosi, pierwsze dni, tygodnie będą decydowały do 90 dni, to wtedy on dostanie więcej. Jeszcze dodatkową zachętę może dostać, dodatkowe zachęty od 2 do 9 tysięcy dolarów. A jak później, no to dostaniesz właśnie mniejszą jakąś tam premię. I tak to w Stanach Zjednoczonych wygląda. Po co w Stanach Zjednoczonych tego typu zabiegi, zresztą podobne jak w Polsce, że też Mateusz Morawiecki zachęca emerytów, na przykład policyjnych, do wstępowania z powrotem w szeregi policji. Podobna sytuacja jest też na Ukrainie. Co ciekawe, te trzy kraje, niedługo przedstawiciele tych trzech krajów się ze sobą spotkają, proszę Państwa. Na Ukrainie, jak wiemy, ludzie, Ukraińcy zrozumieli, że budem wojowaty za baćko Banderę, już tego nie śpiewają, że to była głupia ideologia, muszą się ukrywać. Ten wojskomat, wojenkomat ich tam ściga. No to teraz strategia się zmieniła na Ukrainie, że nie rekrutują już tak mocno do armii, choć rekrutują, ale wymyślili nowy trik. Teraz rekrutują, proszę Państwa, do policji, do wojsk ochrony granic, jak i też do wojsk obrony terytorialnej, czyli nie do tych frontowych jednostek, ale chyba nie trudno wyczuć pismo nosem, żeby zorientować się, że to już jest o krok od wysłania na front wschodni. Wielokrotnie pokazywaliśmy Państwu, zresztą Państwo znacie też z własnych poszukiwań relacje, że często jeńcami są ci, którzy są w formacjach Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj chciałbym też przemówić do rozsądku tym wszystkim młodym i głupim starym, którzy wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie, jak wiemy, Wojska Obrony Terytorialnej będą działały na danym terytorium lokalnie, a potem się okazać może, jak na Ukrainie, że będą to jednostki frontowe tego pierwszego rzutu. Tak więc ostrzegam. Jak w Polsce, proszę Państwa, w Polsce podobna sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych. Też brakuje ludzi do pracy, a perspektywy są jeszcze gorsze. Rocznie będzie ubywać nam 100 tysięcy zdolnych do pracy obywateli. To jest związane oczywiście z taką, a nie inną polityką demograficzną rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo już rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości 2006-2007, to dawno temu, rządu Platformy Obywatelskiej, rządu SLD, rządu
tego AWS-u, rządów Unii Wolności i tak dalej, bo proszę Państwa, tak kierowali naszym państwem, że nie opłacało się rodzić dzieci. No to teraz jakby racjonalnym będzie, że trzeba będzie się posiłkować imigrantami. I tak to jest. A proszę Państwa, a równocześnie oczywiście dbali o tożsamość narodową, o wartości rodzinne, o polskość i tak dalej, i tak dalej. I tak dbali, że perspektywy mroczne. O tym Forbes, no oni chyba raczej są dobrze poinformowani. Grajmy w to dalej, tak? Grajmy w to dalej. Cały czas, jak się zawiedziemy na PiS-ie, wybierzmy PO, a może no, promowane przez te same media. Mnie to w ogóle przeraża, jak media głównego nurtu, które są z nami od nie wiadomo kiedy już publikują różnego rodzaju materiały krytyczne. Na przykład teraz jest taki program krytykowany Villa Plus, że tam Prawo i Sprawiedliwość obdarowuje pewne organizacje dużymi kwotami pieniędzy. Media krytykują, dziennikarze wyszukują. A tego samego dnia te same media dają się wypowiadać, czyli promować polityków tych ugrupowań, które są krytykowane. No, to jest, coś jest nie tak. No ale wiadomo, ten kto daje reklamę, ten rządzi. Kapitał daje reklamy i kapitał decyduje, kto ma być zapraszany. A polski kapitał łasi się do tych, którzy są z kolei w telewizji prezentowani tak w kółko, proszę Państwa, w kółko. No niestety, musimy to oddolnie zmienić. Nie ma innej metody. Człowiek po człowieku musi się przekonać i zacząć popierać choćby ruch dobrobytu i pokoju, choć nie takie to choćby, bo to bardzo poważna organizacja. No i w związku z tym programem Villa Plus, na który to program pan minister Czarnek z rządów Mateusza Morawieckiego zebrał ludziom duże kwoty pieniędzy z różnego rodzaju tam podatków, danin, opłat. Portal Włocławek opisuje taką sytuację związaną, no tak, wszyscy się chyba tego tutaj spodziewaliśmy, z panią Gębicką, proszę Państwa, i stowarzyszeniem Pro Biznes. A taki biznes to każdy może robić za cudzysy, to proszę Państwa, się świetnie robi biznesy. Z tego programu Villa Plus, stowarzyszenie Pro Biznes, czyli no generalnie ludzie, którzy pomagają pani minister Gębickiej w kampaniach wyborczych. Kupiono, proszę Państwa, we Włocławku willę. Dofinansowanie było 735 tysięcy do zakupu tej willi. TVN tłumaczy, że pan Szymon Dziubicki, to ten szkolony przez Daniel Morgan Graduate School w Waszyngtonie, opiniował te projekty, a Pro Biznes to pan Nowak otrzymał dofinansowanie do zakupu tej willi, a żona pana Nowaka jest dyrektorem biura pani poseł Gębickiej, minister Gębickiej, to w głowie się nie mieści. A jeszcze bezczelnie Czarnek mówi, że to nic złego, że organizacje dostają na szczytne cele tego typu kwoty pieniędzy. Proszę Państwa, to jest chamstwo i dziadostwo. No, troszkę chyba trzeba będzie pozabierać im, gdy zmieni się władza na normalną, bo po co potem się potykać o różne kretowiska, lepiej niech oni się zabiorą za normalny biznes. My tak ułożymy gospodarkę w kraju, pozdejmujemy bariery, że choćby teraz o tym nie wiedzieli, teraz by na pewno wierzgali, no wierzgają, ja wiem, że wierzgają. Miałem sprawę z panem Dziubickim, sprawę z panią Gębicką, z tymi jeszcze nie miałem, ale wszystko przede mną. Chodzi o to, żeby na siłę wprowadzić zmiany, z których oni będą zadowoleni, mimo że dziś wierzgają. No, jednak ludzie obrotni, trzeba ich talent skierować, ich energię skierować na to, na czym powinni się znać, czym powinni się zajmować, na te właśnie biznesy, które robią.
i wszystko do ładu wróci. Proszę Państwa, a tak na serio. Wszyscy czujemy, że to są pieniądze po prostu zabierane tym, którzy ciągną naszą gospodarkę, tym perspektywicznym przedsiębiorcom i podatnikom, a dawane po prostu na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze idą już miliardami dla pomoc dla swojaków. Dzięki tym pieniądzom w dużej części swojaki integrują się, organizują wokół siebie różne mniejsze lub większe grupy ludzi. Proszę Państwa, tam impreza za imprezą jest często. Na takich imprezach jest fajnie, ludzie się poznają, piją wódkę, zakaszają i tak dalej. I dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że wygra wybory. A kraj ma poważne problemy. Przed nami kryzys w Europie, szczególnie kryzys w Polsce i jest mnóstwo możliwości sensownego wydatkowania tych pieniędzy. Proszę Państwa, przede wszystkim przed nami kryzys energetyczny. Te miliardy, które są wydawane na, no już nie dosłownie, ale pośrednio na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, powinny być wydane chociażby na termomodernizację naszych budynków. Niemal większość społeczeństwa stoi przed dylematem, nawet jak sobie z tego sprawy nie zdaje, jak droga będzie energia. Dziś już niektórzy przedsiębiorcy głównie prowadzą działalność, żeby płacić potężne rachunki za energię. Już nie ma mowy o tym, że prowadzą działalność, żeby zarabiać, pomnażać zyski, inwestować. Oni głównie pracują dla firm energetycznych, które są pod kontrolą pana Mateusza Morawieckiego i jego pupili. To są ci milusińscy, zadowoleni z siebie ludzie i ich działalności patriotyczne, patriotyczne. Tu pozdrawiam pana Grzegorza Brauna. Pani Gębicka ma tych samych prawników z Ordo Iuris, co pan Grzegorz. No, przegrali proces, tak się składa, ale jeszcze wszystko przed nimi. Straszne to. A tu, proszę Państwa, dowód na to, co mówię. Czeka nas kryzys energetyczny, powtarzam. Potem oczywiście powiem, a nie mówiłem i tak dalej, no ale co my tam wiemy, co my tam wiemy? Amerykańskie banki, jak coś powiedzą, no to wtedy jest święte. Premier Mateusz Morawiecki w marcu powiedział 2022 roku, że do końca 2022 roku zerwiemy z rosyjską ropą. OKO.press, proszę Państwa, martwi się, że ta obietnica nie została wypełniona. Proszę Państwa, nie wiem, przecież to OKO.press to jest jakaś schizofrenia. Sami tam żebrzą, wpłać 100 zł, czy tam jakąś inną kwotę na OKO.press, bo my tu za darmo robimy i tak dalej. Że muszą widzieć, że ludzie już jadą resztkami sił, ze względu na to na przykład, że jest droga energia, droga ropa, ale nie, jeszcze dźgają tego Mateusza Morawieckiego. Dlaczego obiecałeś, że nie zerwiesz z rosyjską ropą, a jeszcze w styczniu kupiłeś 500 000 ton rosyjskiej ropy? Proszę Państwa, jak się ta rosyjska ropa już skończy w Polsce, jak już ten kurek zostanie kompletnie zakręcony, bo na razie ona płynie ze względu na to, że płynie do Republiki Federalnej. To jest kraj duży, zmotoryzowany i no wyłożyliby się, gdyby nie ta rosyjska ropa. Ale za moment to oczywiście się stanie. Myślę, że w okolicach tych czołgów Leopard to już niedługo. I wtedy będzie bardzo, bardzo źle. I proszę Państwa, uruchommy wyobraźnię. Czy ci maherzy od cen energii na światowych giełdach, którym będziemy już niebawem w 100% podlegać, czy oni będą tak wspaniałomyślni jak Władimir Putin i Rosjanie i wiedząc, że my już nie możemy nawet kupić energii od Rosji, tej ropy i gazu, to oni naprawdę nie zrobią
zwyżek cen na giełdach, oni naprawdę nie będą na to grali, będą mieli monopol, będziemy od nich uzależnieni. I oni na pewno tego nie zrobią, tak? Proszę Państwa, ceny energii dopiero są przed nami, a Prawo i Sprawiedliwość wydaje miliony, miliardy na swoją kampanię wyborczą, bo po nich choćby i potop. A OKO.press, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak zagorzali przeciwnicy w pewnych kwestiach są zgodni. Zwróćcie Państwo uwagę. I tak samo z Konfederacją. A Polak będzie musiał w tym jakoś przeżyć. No i już blisko, proszę Państwa, sposoby na przeżycie dla Polaków, choć pewnie nie tylko dla Polaków. O tym pan Konrad Bagiński w In Poland. Plaga kradzieży paliw na stacjach w jednym powiecie. Padł rekord kradzieży. Miliony, miliony złotych od tych. Bo jak tam korporacje, proszę Państwa, taki okrada, zatankuje do pełna i w długą, bo to o ten typ kradzieży chodzi, to jeszcze nie ma tragedii, bo korporacja ma to wszystko wliczone, ale tutaj też padają ofiarami ci. Proszę Państwa, skończyła się epoka, gdzie właściciele stacji benzynowych się rozwijali, następną otwierali stację i następną. To już tego nie ma, to już tego nie ma. Oni teraz drapią się po głowach, jak utrzymać to, co już kiedyś tym swoim rozwojem, jakąś tam pracą mniej lub bardziej ciężką zdobyli. To już tego nie ma. I teraz, no, teraz mają dodatkowe zjawisko, którego pewnie nie wkalkulowali. Plaga kradzieży. Panie Morawiecki, to z dobrobytu ludzie pewnie kradną, tak? Z dobrobytu. To jest właśnie ta krzywa Laffera. To jest to przegięcie, że jak się za mocno zbiera podatki od społeczeństwa, no to potem następuje destrukcja państwa. To jest jeden z elementów krzywej Laffera, bo niektórzy nie mogą nie płacić podatków, chociażby z tego względu, że się boją i to ich tam jakoś trzyma w ryzach. No więc ukradną temu, kogo się nie boją, kogo się mniej boją na przykład, tak? Ukraść i w długą. Coraz ciekawsze to państwo polskie. A w tym czasie dowiadujemy się, że pan Jacek Kurski zarabiał po 100 tysięcy złotych na miesiąc jako szef TVP. Także są tacy, którzy nie muszą się martwić. Proszę Państwa, i oni tego typu zaszczytne funkcje, funkcje no, bardzo, bardzo atrakcyjne, w sensie wszyscy się mu kłaniają, wszyscy panie Jacku i tak dalej, i tak dalej. Oni, proszę Państwa, potrafią bezczelnie powiedzieć, że oni pracowali, że to jest praca. Wiele osób takie funkcje sprawowałoby bez pobierania wypłat, bo sama pozycja daje korzyści i satysfakcję. Także jeżeli słyszymy, że któryś tam z takich ludzi związanych z partiami mówi, że tam pracował, że on zarobił te 50 tysięcy, na przykład jakiś członek zarządu spółki Skarbu Państwa na miesiąc, to że on pracował, to proszę Państwa, śmiejmy się z tego, co to za praca jest. To są jakieś żarty. Mamy teraz sytuację adekwatną do Willi Plus, Mieszkanie Plus. Słynny program, zanim go wdrożyli, to tak zapewniali, że to taka będzie rada na te wszystkie bolączki mieszkaniowe, no ale wyszło jak zawsze. Program ruszył, ale w mikroskali, nie tak miało być, ale przyjrzyjmy się tym, którzy skorzystali z tego programu, o tym Wyborcza Kraków. Nabici w Mieszkanie Plus. Proszę Państwa, człowiek opisuje swoją sytuację, gdzie za 60-metrowe mieszkanie płaci 3600 zł miesięcznie. No tego nie wkalkulował. Wiele osób podobno ma zrezygnować z tego programu, a to wiąże się oczywiście ze stratami. Ci ludzie wpadną w spiralę długów, już z tego nie wyjdą. I wielu też wpadnie na pomysł, że musi po prostu uciec z kraju, wyjechać przed wierzycielami, musi zacząć życie od nowa. To są te właśnie patriotyczne rządy Prawa i Sprawiedliwości. A Stany Zjednoczone, czyli kapitał amerykański, choć pewnie pan Mencen powie, że
to państwa wywołują wojny, a nie kapitał wywołuje wojny. Wszyscy wiemy, że to bzdura. Proszę Państwa, a Biden w imieniu tego kapitału, który dość już mocno zainwestował, nie tylko wyłożyli, tak, dali wkład obywatele w postaci zawyżonych rachunków, ale też kapitał zainwestował w wojnę na Ukrainie. Zamiast promować swoje produkty, promowali akcje charytatywne. Nie rozumiem, kapitał jest od tego, żeby zarabiać, a nie włączać się w jakieś akcje społeczne charytatywne. Co to w ogóle jest? Tak nie wygląda kapitalizm, choć tak wygląda kapitalizm. Tak wygląda kapitalizm. Nieraz kapitał udaje krwiodawcę w celu uzyskania lepszego dostępu do większej ilości krwi. Tak to wygląda, że krwiopijca udaje krwiodawcę. A więc zainwestowali już tak dużo, a tu cały czas nie ma zysków. Ludzie w krajach NATO zaczynają się wkurzać, zaczynają rozumieć, że zostali oszukani. Może nastąpić jakaś wiosna ludów i prawdziwe zmiany władz, rządów w poszczególnych krajach. A więc idą dalej. Rosja się nie wywróciła, tak jak to sobie wróżyli analizy, wielcy dobrze opłacani analitycy wróżyli, nie to, co my tutaj z Musisza, oni tam wiedzieli lepiej, a tu Rosja się cały czas trzyma. No i proszę Państwa, podbijają stawkę, jak taki hazardzista, co gra w pokera, on już wie, że ma słabe karty. Jak siadał do stołu, tak, do gry, to wydawało mu się, że wygra. Tylko miał gorączkę złota. Zaczęła się gra, widzi, że ma słabe karty, ale blefuje, podbija. No i jest to bardzo niebezpieczne, bo nowy pakiet pan Biden przyznał dla Ukrainy, zawsze tak po 700 milionów dolarów, po miliardzie, a teraz 2 miliardy 200. A w tym pakiecie, co gorsza, jest zestaw rakiet tych HIMARS. One są bardzo dotkliwe. To nie jest tak, jak twierdzą rosyjscy generałowie, że te HIMARSy, to takie tam, to jest bardzo dobra broń, bo bardzo precyzyjna. One są drogie jak diabli, ale tym się kapitał nie przejmuje, bo jeżeli, proszę Państwa, my się skłaniamy jako Polska i inne kraje i oprócz tej pomocy materialnej w postaci tam broni, uzbrojenia, czołgów, konserw, czego tam nie wysyłają, to jeszcze dajemy pakiety pieniężne. No i z tych pakietów pieniężnych, Unia, na przykład Europejska, daje pakiety pieniężne, pan Zełenski kupuje w Stanach uzbrojenie. Także cały czas gospodarka amerykańska zarabia. Są cholernie drogie rakiety, ale jeżeli teraz wyślę te rakiety z zasięgiem do 150 km, no to zacznie się bombardowanie terytorium Krymu na przykład. Najdalszych zakątków. Te rakiety są trudne do strącenia. No i oczywiście też terytorium Rosji. No i ta ofensywa ukraińska, bo przecież o tę ofensywę chodzi, może spowodować zagrożenie. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że gdy była ta poprzednia wielka ofensywa ukraińska, no już pomijam te zapowiadane, których nigdy nie było, to przed ofensywą Rosjanie, zanim wycofali swoje wojska i dali sukces panu Zełenskiemu, to opróżniali terytorium z cywili, żeby po prostu nie wpadli w ręce swoich wrogów, a jest potężna nienawiść między Rosjanami a Ukraińcami w tej chwili, żeby ci Ukraińcy nie byli potraktowani przez rząd Zełenskiego jako zdrajcy, że oni w ogóle śmieli pracować na anektowanych terytoriach. No więc ci ludzie zostali ewakuowani na własną prośbę. Nie wszyscy oczywiście, niektórzy zostali, no to proszę bardzo, niech sobie czekają na przejście linii frontu. To jest bardzo ryzykowne. A teraz Rosjanie nie ewakuują ludzi. Jest spodziewana ofensywa ukraińska, mimo że się mówi, że tam będzie rosyjska na wiosnę, to jest bzdura.
I Rosjanie nie ewakuują ludzi, a to znaczy, że będą bronić terytorium. No póki co taki scenariusz wróża. Jest duża różnica między czasem przed ofensywą tamtą, a tą. A ta będzie bardzo krwawa, być może nawet ostateczna, a po niej już tylko potop. I wygląda na to, że strony konfliktu, czyli NATO, które prowadzi wojnę zastępczą z Rosją na terytorium Ukrainy, przygotowuje się do wojny nuklearnej. O tym może świadczyć taka naiwna odezwa NATO do Rosji o wypełnianie zobowiązań wynikających z traktatu o broni jądrowej. Oni to wiedzą, NATO to doskonale wie, ale my często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Rosja inwestuje od wielu, wielu lat w modernizację i rozwój arsenału nuklearnego i nośników do głowic nuklearnych. To są bardzo kosztowne programy. Nie stać by było Europy na tego typu programy. Nawet zakładając, żeby Europie wolno było, że Stany Zjednoczone by pozwoliły. A to o czym świadczy? Rosja nie będzie bawiła się w wyniszczającą gospodarkę wojnę konwencjonalną z NATO, bo ona nie ma sensu. Ona w jakiejś tam dalszej perspektywie doprowadziłaby do klęski władz rosyjskich i całej Rosji. Rosja inwestuje w to, co rzeczywiście może odstraszać w czasie pokoju i spowodować, że na pewno Rosja nie przegra, czyli totalna wojna nuklearna. A ci z NATO mimo wszystko dalej, jak ci pokerzyści, podbijają stawkę. Rosja dawno, gdyby Rosja była taka, jaką ją się opisuje, to dawno by już zaatakowała jako dziki kraj, nieodpowiedzialnych ludzi i tak dalej. Przecież ma możliwości, żeby zniszczyć świat, ale tego nie robiła. I dziwią mnie takie zawezwania Rosji do przestrzegania. Ja uważam, że cały czas tam gdzieś są jacyś ludzie niespełna rozumu, którzy może marzą o totalnej zagładzie, może gdzieś mają jakieś miejsca, w których oni, wąska grupa, przetrwają katastrofę nuklearną, spędzą pod ziemią wiek na przykład, wiek w dobrej kondycji, a potem zgodnie z jakąś wizją wariata, może to być nawet jedna tylko osoba, nowy ród ludzki się od nich zacznie i będą traktowani, będzie taka osoba traktowana jak Bóg. I wtedy takiej osobie nie groźna jest wojna atomowa, a nawet korzystna jest taka wojna atomowa, bo stanie się Bogiem za życia, Adamem nowego rodu ludzkiego. Boję się, że ludzie, którzy mają potwornie duże pieniądze, że tylko im tego już brakuje, że brakuje im, żeby byli czczeni jak bogowie, bo wszystko do tej pory już mają. Dlatego już lata temu postulowałem o wprowadzenie na całym świecie limitu dorabiania się. Limit. Koniec. Powyżej tego limitu musisz oddać wszystko swojemu państwu. Możesz dorabiać się tylko do danego limitu pieniędzy. Wtedy byśmy wykluczyli tego typu ciągoty, chore fantazje. Stany Zjednoczone też nie poprzestają w robieniu rozwałki na terenie Europy. Już nie chcę przypominać tego wszystkiego, tego całego kryzysu związanego z rozwałkami w krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i falami i emigracji do Europy. To wszystko ma przyczynę w agresywnych działaniach Stanów Zjednoczonych, w rozwalaniu krajów. Ich kapitał, ich fundacje, fundusze pomagały ściągać imigrantów. Z tego są określone problemy w Europie, ale na tym Stany Zjednoczone nie poprzestają. Na tym nie poprzestają. Oprócz tego, że siedzimy na beczce prochu ze względu na sytuację na Ukrainie. Też, proszę Państwa, są dopiero teraz analizy. Przeczytałem o tym,
co już dawno jakby było logiczne, oczywiste. Proszę Państwa, ta cała ideologia Bandery, ta agresywna ideologia, to wszystko jest sprężyna Stanów Zjednoczonych. Ukraińcy nie zdają sobie sprawy z tego, mówię w masie całej ukraińskiej, że ta głupia ideologia została im podsunięta przez Stany Zjednoczone i ona prędzej czy później musiała, ta agresywna ideologia musiała być przyczyną takiego konfliktu. No, Rosjanie ostrzegali, my ostrzegaliśmy, lata całe ostrzegaliśmy, no ale stało jak się stało. No i jakby tego mało, to proszę Państwa, jeszcze Stany bróżną na różnych płaszczyznach, w różnych krajach. Mamy teraz konflikt dyplomatyczny między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami, bo ambasador amerykański na Węgrzech, no jakieś tam chałupce wywija, jakieś tam ideologie niezgodne z linią rządu i większością społeczeństwa węgierskiego jakieś prowadza, takie historie promuje, to LGBT oni tam nie chcą, ale on to promuje, jest konflikt dyplomatyczny, poza tym jakby no, polskiemu rządowi też tego brakuje, proszę Państwa. Tyle się mówi i pieniędzy wydaje na ochronę Polaków w innych krajach, na organizowanie tych Polaków, Polonii w różnych krajach. No i podobno mamy jakąś Polonię na Ukrainie. No i proszę Państwa, czy gdzieś ktoś słyszał z ust polskich polityków, nawet tych antysystemowych, żeby nie było branek wśród mniejszości polskiej na bezsensowne pozycje w stylu Bachmut, czy tam Artiomowsk, bo to się tak kiedyś nazywało normalnie, Artiomowsk, żeby nie było branek wśród mniejszości polskiej na Ukrainie. No nie ma takich w ogóle sytuacji, prawda? A Węgrzy potrafią się upominać o mniejszość węgierską tam na tym Zakarpaciu, i też robią o to awanturę, że są branki wśród mniejszości węgierskiej i Węgry nie życzą sobie takiego traktowania mniejszości, a u nas nie ma takich w ogóle odezw. To mamy tych Polaków na Ukrainie, czy ich nie mamy? No bo jeżeli mamy, to może byśmy się nimi zaopiekowali, ale widzicie, taka jest linia partii telewizyjnych, że trzeba pomagać Ukrainie, a więc niech ci Polacy też tam giną na dalekim wschodzie Ukrainy. Z zachodniej Ukrainy nie giną na wschodzie Ukrainy. Nie wiadomo, o co w ogóle ta cała wojna jest. Bez sensu. Były porozumienia mińskie. Do tego oczywiście można wrócić. Coraz więcej na ten temat jest też głosów, ale jeszcze ta jedna ofensywa musi być. Jeszcze ta jedna ofensywa. O, kolejny generał. Generał Kraszewski. Polski generał. Pomoc dla Ukrainy to sygnał dla Putina, że Zachód ma już dość wojny i czas z nią skończyć. Czyli znowu, po raz kolejny, to tak jak tym Ukraińcom się tam wmawia, że teraz to już wygramy, teraz to już jest coś tam, no i nic tego nie ma korzystnego oprócz dużych strat ludności. Znaczy głównie wojska, bo to jest chyba pierwsza taka wojna, proszę Państwa, gdzie głównie giną wojskowi. Do tej pory głównie ginęli cywile, nawet w tych rozwałkach amerykańskich ery już nowożytnej, to głównie ginęli cywile, a teraz raczej wojskowi. No ja tak sobie myślę, panie generale, wy tam jako wyżsi oficerowie wojska, to pan wie, że tam myśleć to wam nie kazane. Jakby pan myślał, to by pan tak wysoko nie zaszedł, gdyby pan tam po swojemu myślał. No, na tym to polega. I dlatego dziwię się, że taka polska Times udziela wypowiedzi generałom, nie tylko zresztą polska Times, jakby ci dziennikarze, przecież ci dziennikarze mają więcej oleju w głowie. Dlaczego oni w ogóle pytają jakiegoś generała? A co on ma ciekawego do powiedzenia? Takie głupoty wygadywać, że proszę Państwa, Zachód ma dość wojny i dlatego właśnie teraz potężne ilości czołgów i nowoczesnego uzbrojenia wysyła. No to ma dość wojny i dlatego dąży do jeszcze większej rozwałki. Proszę Państwa, to tylko chyba generał Wojska Polskiego mógłby urodzić taką myśl. Panie Kraszewski, a mi to się wydaje w ogóle, że to, co Pan określa jako Zachód, to chyba ma w ogóle dość życia. Bo już naprawdę na bakier z wyobraźnią i wy nie rozumiecie, co się dalej może wydarzyć? Może po prostu Zachód ma dość życia.
i dlatego, dlatego wysyła tę broń. A teraz o tej propagandzie słynnej rosyjskiej. Co to trole Putina, proszę Państwa, no, jakie rzeczy są tam zmyślane. My już nie możemy mieć własnego zdania, my już nie możemy wyrażać swoich poglądów, choćby błędnych, choćby błędnych w kwestii wojny na Ukrainie i w ogóle stosunku Rosji do Europy i świata. My już nie możemy wygłaszać własnych poglądów i cały czas się to nazywa demokracją, bo jak nie, to nas obrażą i nazwą w jakiś tam dziwny sposób, też niezbyt to uzasadniając. No to mam dowód na to, jak Putinowi i Rosji zależy na propagandzie w Europie. To proszę Państwa, to jest ewidentny na to dowód. O tym pan Francis Carr na swoim Twitterze. Świeżynka. Russia Today, anglojęzyczna telewizja rosyjska, Russia Today Germany, oznajmiła, że opuszcza Niemcy, a kilka tygodni wcześniej Russia Today France, wersja francuska, opuściła Francję. No i proszę Państwa, nikt Russia Today nie wyganiał z Niemiec ani z Francji. To jest autonomiczna decyzja, pewnie Kremla. Okej, nie podoba Wam się treści, które głosimy, obrażacie nas, obrażacie naszych widzów, swoich obywateli, usuwamy się, nie ma problemu. Proszę bardzo. I wyprowadzają się z Francji i z Niemiec. No i co teraz? I co teraz powiedzą ci, którzy twierdzą, że Putinowi to zależy na propagandzie i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Żelazna kurtyna coraz bardziej opada. Nie będziemy mieć kontaktów z Rosją. Te kontakty będą miały firmy amerykańskie, a my będziemy po prostu kupowali te same produkty. Oczywiście, jak wojny nie będzie totalnej. I będziemy goli i weseli. Nie będziemy mieli nic i będziemy zadowoleni. Jakiś koszmar. A jak działa wolność słowa w Rosji? Proszę Państwa, wiecie, że ja pana Sołowiowa nie trawię. Dla mnie jest lekko pieprznięty. Gości, których zaprasza pan Sołowiow, też uważam za lekko pieprzniętych. Jeżeli chodzi o gości zaś z Polski, którzy przyjeżdżali do programów pana Sołowiowa, to proszę Państwa, absolutnie nie traktuję ich jako tych, którzy są przyjacielami Rosji i jednocześnie polskimi patriotami. Absolutnie ich nie traktuję. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Niektórzy z nas są tacy, z nas Polaków są tacy, którzy na byle plew się łapią. Nie widzą drugiego dna, nie za bardzo z samodzielnym myśleniem i wystarczy, że ktoś się pojawi w rosyjskiej telewizji. O, to znaczy, że to jest stronnik Rosji, zwolennik dobrych stosunków polsko-rosyjskich. Bo przecież o to chodzi, tak? W tej prorosyjskości chodzi o dobre stosunki polsko-rosyjskie, a nie o dobro Rosji, tak? Nasze wspólne dobro jest równie dobre dla nas, jak i dla nich przy mądrym postępowaniu. I nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie się zachwycali Korwinem Mikke czy innymi osobami, które tam u tego Sołowiowa czy tam w innych programach występowali, gdzie oni, ci z Polski, jechali tam i się kłócili. Po prostu kłócili się, poruszali jakieś bezsensowne tematy, nie potrafili zbastować, nie potrafili złotego środka wyciągnąć, tylko się kłócili. A Sołowiow się cieszy, a fajnie, społeczeństwo rosyjskie będzie miało przedstawiciela Polaków, czyli Polaków za wrogów Rosji. Proszę Państwa, to bardzo słabe programy były, ale no, takich mamy przedstawicieli niby prorosyjskich, jakich mamy, dlatego radzę się odkochać w nich. Ale zupełnie inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o Niemców. Poseł niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec, Alternative for Deutschland, wystąpił u Sołowiowa. No i tam został zaatakowany oczywiście przez tych, którzy działają w interesie Wall Street. No, on się tłumaczy, że no, ja wszystkim udzielam wywiadów i nie gniewam się na nikogo. Ktoś chce mnie zapytać o zdanie, to ja udzielam. I to jest bardzo dobra
postawa. Nie ma się co obrażać, nawet można wystąpić w jakimś wrogim medium, żeby w odpowiedni oczywiście sposób, a nie kłócąc się, przekazać inne treści i może się tam kogoś odczaruje, jak medium jest źle prowadzone. No i mamy właśnie taką sytuację z posłem Stefanem Kotrę, który w tym programie u Sołowiowa wypowiadał takie słowa: zwykli Niemcy nie chcą, aby ich kraj udzielał Ukrainie pomocy wojskowej, ale media mainstreamowe robią wszystko, by zwrócić ludność Niemiec przeciwko Rosji. Zdaniem pana posła z AfD Niemcy ulegają presji, czytaj, amerykańskiej. Przyznał, że niemiecka minister spraw zagranicznych pani Baerbock mówiła o wojnie przeciwko Rosji, że to mu się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, mógłby się z nimi na przykład kłócić u tego Sołowiowa, mógłby mówić, ale Stalin coś tam i poruszać, rozdrapywać jakieś dawno znabliźnione tematy, ale tego nie robił. A nasi, gdy tam jechali, no niestety tak robili. Kłócili się niepotrzebnie, a przez to mieliśmy psutą opinię jako ludzie, naród, z którym nie można się porozumieć. Potrafmy to odpowiednio czytać. Także tu pan poseł zrobił dla Niemiec dobrą robotę. Tak trzeba postępować. Ktoś mi przesłał z Państwa ciekawostkę. Ciekawostkę, o której mówiliśmy już dawno temu w programie, musisz to wiedzieć, ale przypomnę Państwu. Umowa ogólna między rządem Rzeczpospolitej Polskiej, czytaj, rządem Prawa i Sprawiedliwości, a gabinetem ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie 2 grudnia 2016 roku. To są rządy jeszcze Szydła, a Morawiecki jest wicepremierem. I mamy artykuł 12, punkt 2, podpunkt 1. Mowa jest tu o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, produktów podwójnego zastosowania i mienia niebojowego pochodzącego z zasobów sił zbrojnych jednej ze stron. Patrzcie, jak się dawno przygotowali na wysyłanie różnego rodzaju pomocy dla Ukrainy, że niby jak my będziemy zaatakowani, to Ukraina nam też pomoże. Patrzcie, jaki ktoś był przewidujący, że już w 2016 roku zabezpieczył się jakby prawnie, bo my to przecież oczywiście podważymy, to tak nie ma, to tak nie działa, proszę Państwa. Prawnie to można wszystko opisać, niby prawnie. Proszę Państwa, są pewne rzeczy, których nie wolno. One są niezgodne z innymi przepisami i z interesem narodowym, a to też jest prawo. I im się tylko wydaje, że jak coś napiszą, gdyby na przykład mieli coś, na przykład takie wille plus przekazać, gdyby na przykład pan Czarnek takie wille dał po prostu tym stowarzyszeniom, organizacjom współpracującym z Prawem i Sprawiedliwością, to by było to przestępstwo. Ale jeżeli dzień wcześniej uchwalą taką ustawę, że na mocy ustawy wolno to przekazać, to już wtedy nie jest to przestępstwo. A co to za różnica? I tak dostali majątek w sposób niesprawiedliwy, i tak dostali. A że sobie wcześniej zrobili podkładkę, to proszę Państwa, nie czyni całego procederu legalnym. To musimy o tym pamiętać. Więc tutaj tak zapłacą za ten sprzęt i tak zapłacą, bo nie wolno takich rzeczy robić. O, na przykład o takie procedery chodzi. 4 miliony złotych od rządu pana Mateusza Morawieckiego dla jakiejś fundacji z Krakowa, 4 miliony złotych, która akurat jakoś tak przypadkiem była promowana przez Ryszarda Czarneckiego, książki z tego wydawnictwa. Po prostu prawnie przekazali i tak można, tak? Nie, tak nie można. To są pieniądze, które powinny być przeznaczane na bieżące. Proszę Państwa, to jest rażąca niegospodarność. Przechodzimy transformację energetyczną. Ludzie jeszcze korzystają z różnego rodzaju źródeł ogrzewania, które będą bezsensowne.
Są wielkie potrzeby kraju na taką transformację energetyczną. Ludzie powinni dostawać dotacje, powinni oczywiście przy wkładzie jakimś własnym, żeby za darmo znowu komuś nie dawać i tak dalej. Jest mnóstwo ważnych spraw do załatwienia. Oni sobie po prostu milionami tak rzucają na lewo i prawo. Pan Czarnecki i pan Morawiecki. Pan Czarnecki ustawił pana Morawieckiego w banku. Jak starczy czasu, państwu pokażę pewne wideo. I proszę państwa, mamy efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak to rozlicza te wałki związane z poprzednimi rządami. Guzik nie rozlicza. Wcale nie są politycy ścigani, tylko no, trafili jakiegoś takiego baniaka, Rafała Baniaka, że prokuratura mu zarzuca, że 5 milionów łapówki wziął, to przy okazji, proszę państwa, to jest szef organizacji Pracodawcy RP, to jest ciekawe, proszę państwa, uczestniczył w rządach SLD, uczestniczył w rządach Platformy, no i oferował płatną protekcję dla tych, którzy chcieli obsługiwać kontrakt na śmieci w Warszawie. Jak wiemy, Warszawą zarządza pan Trzaskowski, miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta jemu podlega, a jakiś baniak, proszę państwa, gwarantuje, że ta lub inna firma złapie kontrakt za 600 milionów złotych. Wszystkich pozdrawiam, proszę państwa, tych samorządowców, tych ludzi, którzy tam trzymają kciuki, żeby jedna Polska, czy jak to się tam nazywa, teraz Polska, tak dla Polski, Polska coś tam jest jedna, to trzymam kciuki za nich wszystkich. Jacy to są krystaliczni ludzie. Proszę państwa, taki Trzaskowski jako prezydent Warszawy, bo on jest głównym elementem tego stowarzyszenia, to on jest, proszę państwa, krystaliczny. To jest złotousty chłopak, który... pod którym, proszę państwa, pod którym dzielą sobie tort jacyś dziwni ludzie, a on, proszę państwa, mimoza, on tego nie widzi. No, proszę państwa, nie dajmy się zwariować. Ja wiem, że Warszawa jest dużym miastem, ale to jest kontrakt na 600 milionów złotych i co, Trzaskowski nie ma zielonego pojęcia o tym, co tam się dzieje? Że jakiś baniak grasuje i oferuje płatną protekcję, że wygrasz kontrakt na 600 milionów albo nie wygrasz, tylko muszę dostać 5 milionów łapówki? No oczywiście Trzaskowskiego w tym nie ma, prokuratura Ziobry nie widzi tam pana Trzaskowskiego, a pan Trzaskowski już przygotowuje się i jego komanda do kampanii wyborczej. Oczywiście baniaka w pewnym momencie muszą zrehabilitować, także spokojnie, na razie jest tymczasowo aresztowany. Chciałem pochwalić dobrą pracę polskich funkcjonariuszy, tym razem Straży Granicznej z Sanoka. W dynamicznej akcji, czyli w pościgu, zatrzymali, proszę państwa, obywatela Ukrainy, który przemycał imigrantów do Polski z Afganistanu i Turcji. Pamiętacie tą całą batalię, jak to Łukaszenka tam nam imigrantów? Byliśmy pierwsi, którzy powiedzieli, zaraz, imigranci idą szeroką ławą przez Ukrainę do Polski. A tam jakąś awanturę zrobili na granicy, jakąś grupkę imigrantów. Proszę państwa, naprawdę poważny proceder był i organizowany właśnie przez Ukrainę. No i tu mamy jeden z takich szlaków, już jakby zlikwidowany. Pan Ukrainiec złapany, dobra robota, drodzy nasi pogranicznicy. Tak trzeba właśnie robić. Jeżeli będziecie przymykać oko na to wszystko, co się dzieje, dobrze wiecie, że jak będziecie wszystko po linii służbowej robili, to wam mogą skoczyć. Jeżeli dalej będziecie trzymać fason i będziecie robić dobrą robotę, to w następnej prawdziwej zmianie zostaniecie za to awansowani, zostaniecie dobrze nagradzani. Nikt wam nic nie zrobi, włos wam z głowy nie spadnie. Dobre rządy się wami zaopiekują jako tymi, którzy dla dobra naszego kraju wypełniali swoje funkcje. Chciałbym też zarazić nas odpowiednią postawą w stosunku do ekstremistów, na przykład ekstremistów
LGBT, jeżeli ktoś jest homoseksualistą, proszę Państwa, no czujecie to, że ci, którzy się sami nazwali, a często nie są homoseksualistami, liderami takich ruchów, no to czujecie, że oni hajs dostają, nie? Za to, żeby się wygłupiać, żeby was ośmieszać, żeby drażnić, prowokować, żeby później z kolei ekstremiści z drugiej strony, którzy też są opłacani, mieli na czym bić pianę. Proszę Państwa, śmiejmy się już z tych ich sporów. Jak świat światem, pewne zjawiska istniały i nie było z tym problemu. A dziś, proszę Państwa, wyskakuje taka klientka gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i tłumaczy, no to jest właśnie to poszerzanie granic, tak? I tłumaczy, że prawdziwa kobieta to kobieta transpłciowa. To jest wzór kobiety, że jeżeli jest homoseksualna, to jest prawdziwą kobietą. Finds you. At the end of the day, you're out here thinking that trans women are making a mockery of you when it's the exact opposite. Nie będę you're pretending that you know that you are a woman when the only people here who know that for sure. Tej ciekawostki państwu puszczał, ale to właśnie tak jest. Brown idzie, ktoś wiesza bombki, bo nie wiadomo po co to tam z tą tęczą. Brown idzie i te bombki niszczy. Proszę Państwa, śmiejmy się z tych wariackich postaw. To ma wszystkich nas podzielić, to ma wszystkich nas skłócić. A wszyscy mamy jedne żołądki, tak? Wszyscy cierpimy z powodu takiej komedii, jaką nam politycy urządzają i tak prowadzonej gospodarki. Śmiejmy się z tego. Proszę Państwa, i jak już mowa o ekstremistach, no to muszę tutaj fachowcu, proszę Państwa, od ekstremizmu Państwu opowiedzieć. Pan Leszek Sykulski to wybitny polski patriota. I takie komentarze tam widziałem. Panie Leszku, pan to jest prawdziwym Polakiem. Nie to, co tacy jak na przykład tam Petru z Nowoczesnej i tak dalej. To, proszę Państwa, to są wybitni analitycy, którzy tak komentują. Wybitni analitycy. Ostatnio pan Leszek Sykulski zasłynął w internecie. Facebook promuje jak głupi. Jacyś ci ludzie też tam to promują. To są takie dziwne lewe konta. Ja może w następnym odcinku Państwu pokażę takie lewe konta. To widać, że to nie jest ta osoba, ma lewe konto i tam zawsze nawrzucanych takich różnych tam wypowiedzi oszołomskich, jakichś teorii spiskowych. I ktoś chyba za to płaci, żeby takie konta były prowadzone. I z tych kont często płyną różnego rodzaju ekstremizmy, które mają nas zarazić szurią. Uważajmy na to. Pan Leszek jest specjalistą właśnie od ekstremizmu politycznego, sam zachowuje się jak ekstremista. I dziś jest promowany w takiej wypowiedzi, całkiem niedawno, którą tą wypowiedź popełnił, o tych, proszę Państwa, burdelach, w których klientami byli polscy politycy. Jak Państwo wiecie, to w antysystemie to tylko musisz to wiedzieć. Rozdmuchał od razu. Oczywiście Platforma Obywatelska aferę wykryła. Pamiętacie Państwo, puszczałem nagranie z pewnej komisji, którą Platforma zorganizowała. Potem to nagranie zginęło ze strony Sejmu. Teraz podobno już znowu jest. Byliśmy pierwsi, to wtedy Konfederacja milczała. Ktoś mi napisał taki komentarz. Panie Maćku, mógłby się Pan zainteresować sprawą domów publicznych na Podkarpaciu, bo tu pan Brown o tym mówi, kochany, no jak my mówiliśmy o aferze domów publicznych na Podkarpaciu, to pan Brown jeszcze na stojąco kurę w pupę całował, to były takie czasy. I dziś pan Leszek Sykulski po latach od tej afery zbija na tym kapitał i tam ludzie mówią, pan jest patriotą. Nie to, co Petru. Proszę Państwa, przede wszystkim wrzucanie głupiej teorii spiskowej o tym, że, i to pan Leszek Sykulski, który powinien mieć nosa, on przecież opisuje tę sytuację, on tłumaczy ludziom, jak wygląda polityka, geopolityka. To też jest śmieszne, proszę Państwa, bo politykę to się robi. Polityk robi politykę, a historyk, który to opisuje, czy tam politolog, czy tam jakiś tam fachowiec a la pan Leszek Sykulski, to zawsze jest drugi. Pamiętajcie o tym. To jest tak proste, że aż sami czujemy, tak?
politykę się robi odpowiednimi działaniami, odpowiednimi wypowiedziami, a reszta to już tylko może to opisać. Nie zakochujcie się w tych, którzy opisują wam politykę, tylko zakochujcie się w tych, którzy robią dobrą, korzystną, skuteczną politykę. Ci są zawsze pierwsi, a tamci tylko mogą powtarzać i ewentualnie mogą się... Tacy recenzenci. No właśnie takim recenzentem jest pan Sykulski Leszek i dlatego kiedy Patryk Wega już film szósty nakręcił na ten temat, a kręcił go 20 lat, to pan Leszek Sykulski teraz mówi o aferze podkarpackiej i pewnie z braku doświadczenia politycznego, choć zaraz państwu udowodnię, że ma, pewnie w związku z tym ze względu na brak nosa, prostej rzeczy nie rozumie. On tłumaczy wam, że powtarzając, no pan Grzegorz Braun, on tam blisko jest, są ci panowie, Grzegorz Braun puścił coś takiego, z czym ja się nigdy się nie zgadzałem, że służby ukraińskie, że bracia Rysicz, że działali dla służb ukraińskich, że teraz dane o tych polskich politykach i możliwość szantażowania ich jest na terytorium sąsiadującego z nami państwa Ukrainy. Proszę Państwa, to jest jakaś kompletna bzdura, bo taka wypowiedź świadczy o tym, że Ukraina jest suwerennym państwem, że to Ukraina wypuściła szpiegów do Polski, którzy ponagrywali polityków i dlatego oni dziś służą. To znaczy, że Ukraina jest suwerennym państwem. No widzicie, już wychodzi bzdura z tego. Absolutnie. Oczywistym jest, że Ukraina sama nam agentów nie podesłała, żeby naszych polityków uzależnić. To robota CIA. Panie Leszku, niech pan też zastanowi się nad jedną sprawą. Pan będzie rozumiał, o czym mówię. Czy niemieckie Bundesnachrichtendienst to jest niezależna organizacja niemiecka? To słynne BND? Naprawdę jest to niezależna organizacja niemiecka, wywiad niemiecki? Widzi pan, jaka bzdura wychodzi, prawda? Niemcy są pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, ale ich BND jest niezależne, tak? Ten Bundesnachrichtendienst jest niezależne. No widzicie, jaka bzdura wychodzi. Jeżeli coś robi BND na terenie Polski, panie Leszku, to tak jakby to CIA robiło. Rozumie pan, panie Leszku? I tyle. I do tych wszystkich z państwa, którzy czujecie jakąś niemieckość w sobie, nie zakochujcie się w działaniach BND. To jest działanie CIA. Tak samo, no ale taki ktoś jak taki super fachowiec powinien to wiedzieć, że jeżeli Rysicz byli powiązani ze służbami ukraińskimi, to na pewno nie robili tego dla Ukrainy, tylko dla Stanów Zjednoczonych, które ryją tam już od dawna. Już od dawna. O, państwo, musisz to wiedzieć, wiecie, że wybitni ukraińscy politycy już dawno ostrzegali przed wpływami amerykańskimi, które też wystymulowały ruch banderowski na terenie Ukrainy już od 2006 roku. Dziękuję jednej tutaj z naszych widzek za podesłanie stron z książki, gdzie znany ukraiński polityk opisywał i bił na alarm już w 2006 roku, jeżeli chodzi o działalność służb amerykańskich na terenie Ukrainy i w tych lewych wrzutkach. Ale pan Sykulski uważa, że to, że Ukraina jest autonomicznym krajem i była w tym czasie, kiedy burdele były na Podkarpaciu. Także tu właśnie się tym różnimy, ja i pan Sykulski, że pan Sykulski coś opisuje, a my to tworzymy. Panie Leszku, czekam na cykl pana wykładów, bo pan lubi robić komuś wiwisekcję. Zachęcam pana do zgłębiania mojego życiorysu. Już wiele osób go zgłębiało. No i maksymalnie, co byli w stanie wypierdzieć, to informacja, którą pan ostatnio przekazał. Dobrze by było też, gdyby pan się zastanowił, skąd pan ma tę informację. Jest pewna osoba, troszkę taka zawiedziona, bo otrzymała dwa wyroki w sądzie za nękanie
dziennikarzy, osoba, która leczyła się psychiatrycznie około 7 lat. No i to jest główne źródło informacji różnego rodzaju tam szczekaczy internetowych. Ten facet, któremu stwierdzono chorobę psychiczną, po nim powtarzają różni ludzie. Mam nadzieję, że też, że pan do nich nie należy. Mam nadzieję, że z tego źródła pan wody nie pił. Bo jeżeli się okaże, że pan pił z tego źródła wodę, to jak na naukowca to lipa, panie, jak ten Jurij Lipa, pana, przez pana opisywany, wybitny przedstawiciel myśli geopolitycznej ukraińskiej, ale gdy się przeczyta o nim z Wikipedii, na przykład rosyjskiej, okazuje się, że zagorzały banderowiec i dlatego dostał karę śmierci, ale to pan jakoś tak pominął. Proszę Państwa, pan Leszek Szykulski, wybitny polski patriota, który na pewno różni się od pana Ryszarda Petru. No to mam dla Państwa, chyba już to kiedyś mówiłem, ale tak dla przypomnienia, bo teraz pan Szykulski jest na fali jako antysystemowy narodowiec. Tu też Sebastiana Pitonia pozdrawiam. Panowie, ja chcę dać wam szansę. Ja do was wyciągam ręce. Ja się nie przyłączyłem. My się do was nie przyłączymy. My już stanowimy za duży ruch społeczny, ale wy macie szansę iść z nami. Ja dla was znajdę miejsce. My was zagospodarujemy. Będziecie mogli się zrehabilitować, bo coś już główka tego projektu mi wychodzi. Sebastian, weto góralskie, tak, że stworzyć oddzielne księstwo, tak, górali, to jego hasło z kampanii samorządowej, separatystyczne tendencje, ktoś powie, że niemieckie, nie, to jest Wall Street, to jest CIA, spokojnie. I pan Leszek Szykulski, tak? I nagle w jednym stali domku. Coś już mi, główka tego projektu się wyłania. Ale ludzie widzą polskich dobrych patriotów. No to posłuchajcie. Wybory 2015 roku. Pan Leszek Szykulski startował w wyborach w 2015 roku. Gdzieś mi to umknęło w wywiadzie z Moniką Jaruzelską, panie Leszku. Gdzieś mi to umknęło. Pan startował w tych wyborach. Niech pan taki program wyczerpujący o tym zrobi, bo jak pan nie zrobi, to ja zrobię. Daję panu szansę. Jak jest pan opisany na portalu WNP w tamtej kampanii? Kandyduje z drugiego miejsca, to chyba pana słowa są, z drugiego miejsca do Sejmu, z Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru. Ryszard Petru. A to nie ten Ryszard Petru, który był prezesem Solarisa? No chyba ten, tak, to ten, tak. Właśnie. Ktoś powie proniemiecki? Chyba żarty sobie stroicie. Z okręgu numer 28, Częstochowa, ukochana Częstochowa. Panie Ryszku, pan pozdrowi Rysia tutaj od nas wszystkich. Pan pozdrowi. Pan Rysiu dobrze się czuje, tak? Wyprowadził wszystkich tam w pole. No, nie wyczuł pan jako wybitny taki geostratek. Nie wyczuł pan, że pan w tym komitecie jest coś nie halo? Jako kandydat niezależny, bo na tym pewnie pan Leszek się skupi, że on tam był kandydatem niezależnym od propolskiej partii Nowoczesna. I jest przedsiębiorcą w tamtym okresie. Pan Leszek jest w tamtym okresie przedsiębiorcą, prezesem zarządu Grategia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tam chyba mamusia jeszcze z panem siedzi, tak? Bo takie samo nazwisko w tamtym okresie. Nauczycielem akademickim, oficerem rezerwy, działaczem społecznym oraz ekspertem z zakresu bezpieczeństwa. Ekspert od bezpieczeństwa u Petru i stosunków międzynarodowych. Panie Leszku,
Świetna sprawa, nie mam pan się czego wstydzić. Ja bym chciał tylko pokazać, jak pięknie pan Leszek Sykulski prezentuje się w 2015 roku na ściance Nowoczesna Ryszarda Petru z okręgu Częstochowa. Jeszcze inne zdjęcia, może sami nowocześni ludzie tam. Tu właśnie mamy, pan Leszek czeka na wypowiedź. Dobrze by było, panie Leszku. O, tu pan Leszek przemawia w ramach Nowoczesnej na placu, gdzieś na rynku. O, tu też przemawia takiego delfinka. Tak, to pan Leszek Sykulski z Nowoczesnej. No ale pan Leszek Sykulski twierdzi, że niezależny kandydat. Niektórzy ludzie mają czyszczony internet. Aż się wierzyć nie chcę, że tak mało informacji jest o panu Leszku Sykulskim w internecie. Taka bogata przeszłość, taka aktywność, tak mało informacji. Przypomina mi się taka sytuacja, no nie, to oczywiście to pana nie dotyczy, ale tak mi się przypomniało. Prezesa firmy Lotos Service, o którym wszystko ktoś wyczyścił w internecie. Rządy Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego awansowały go na prezesa Lotos Service. A proszę państwa, co ten facet robił z polskimi przedsiębiorcami? I wyroki dostawał w sądzie, jak doprowadzał do bankructw polskich przedsiębiorców z branży budowlanej. I cały czas rządy Mateusza Morawieckiego, ale internet został wyczyszczony. Nie znajdziecie w tej chwili nic o nim w internecie, ale o panu Leszku Sykulskim jeszcze jakieś fragmenciki, na przykład w tygodniku regionalnym 7 dni. Co my czytamy? Na placu Biegańskiego na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Nowoczesna Ryszarda Petru, nowa partia na polskiej scenie politycznej, ogłosiła listy wyborcze do jesiennych wyborów parlamentarnych. W okręgu częstochowskim jedynką w wyborach do Sejmu będzie była burmistrz Blachowni Anetta Ujma, a z drugiego miejsca wystartuje Leszek Sykulski, i teraz uwaga, który jest jednocześnie koordynatorem partii w Częstochowie. Tak, niezależny kandydat, ale to przecież to wszystko się jakoś tam da usprawiedliwić. Tak, panie Leszku, da się usprawiedliwić? No to niech pan to usprawiedliwi. Tu mamy pozdrowienia pana Gaja Verhofstadta z tamtego okresu dla pana Leszka Sykulskiego i pana Ryszarda Petru. Ogólnie poparcie pana Gaja Verhofstadta dla Nowoczesnej w tamtych wyborach. Dear Richard and dear friends. Drogi Ryszardzie i drodzy przyjaciele, to też do pana Leszka. I was intrigued when I first heard from Richard about a plan to build up. Byłem zaintrygowany, kiedy po raz pierwszy usłyszałem od Ryszarda o planie zbudowania nowej, centrowej, reformatorskiej siły politycznej w Polsce. Coś jeszcze dodać? Dlaczego pan Bajmaczku atakuje? Ja nikogo nie atakuję, opisuję rzeczywistość. Ewentualnie mogę atakować tych, którzy jej nie rozumieją. Tu jeszcze mamy taką galerię zdjęć, pan Sykulski na ściance Nowoczesnej. Zbliżenie, ten sam pan Sykulski, ten sam, który dziś jest narodowcem. Pan Leszek Sykulski, jak składa podpisy, i się cieszy, pokazuje, prezentuje 6 tysięcy podpisów. Nowoczesna złożyła w Częstochowie. Tu pan Leszek Sykulski zadowolony z działaczami, znanymi, lubianymi.
Tu pan Leszek Sykulski na jakiejś egzekutywie przemawia jako ważna osoba na spotkaniu Nowoczesnej. Jak widzimy, mnóstwo ludzi przychodzi na takie spotkanie. Tu mamy team Ryszarda Petru, pan Leszek Sykulski przy nim. Tu mamy panią, pan Leszek Sykulski tak niby z boku, ale widać, że zadowolony jest pan Leszek Sykulski. Tu mamy następne spotkanie, pan Leszek Sykulski działa w ramach Nowoczesnej. Tu troszkę więcej było ludzi na tym spotkaniu. Szkoda, że pokasowaliście, panie Leszku, te nagrania. Tu jest screen z takiego nagrania, bo byłem ciekaw, co pan tu mówi na ściance Nowoczesnej, podpisany jako Leszek Sykulski, Nowoczesna, Ryszarda Petru. To szkoda, że nie wiemy, o czym pan mówi, ale może gdzieś te nagrania, zachęcam państwa do poszukiwania, jak pan Leszek Sykulski walczył o dobro Nowoczesnej, nie tylko zbierając podpisy i tak dalej. A dziś nam tłumaczy, jaka powinna być Polska i tak dalej. A teraz obiecane informacje z wojny na wschodzie Ukrainy. Mamy tutaj jeńca ukraińskiego, który za moment powie coś bardziej drastycznego, a tutaj opowiada, że narkotyki były rozdawane ukraińskim żołnierzom. Получается, у нас было 20 человек, 20. Było nas 20. Może человек 15. Może 15. Его все Федорович был медик. Я видел, он достал герметический пакетик с белым порошком. Вот. И так дал пацану одному, говорит, вот на раздельный толпу. И этот медик раздавал. Типа, ну, расчехляться, чтобы были боеспособны. С пакетов герметичных. По разговору я понял, что это было амфетамин. Hermetycznie otwierane pakieciki, żeby się rozluźnić, no i on później zrozumiał, że to była amfetamina. I druga wypowiedź tego człowieka, który być może ratuje swoje życie, a tłumacząc, że pewne rzeczy robili po narkotykach, jak strzelał do ludzi. I większość licznego zestawu było niepodgotowane. I dwie BMP zostawały na przykrycie, oni zaczęli, no ja widział, jak oni strzelają po domach. Dwie nasze załogi wozów bojowych strzelały po domach, z których wybiegali ludzie, na drogę, cywile, na drogę. Ja z spuga wypuścił po nim uczelić. Ja spanikowałem. Nie wiem, dlaczego oni wybiegli na drogę. Walnąłem po nich serię. Nie wiem, dlaczego wybiegli na drogę. Ja nie wiem, dlaczego oni wybiegli na drogę. Bez pojęcia. Zupełnie bez mózgu to zrobili, tak jakby oni byli winni jako cywile, że spanikowali i uciekli z domu, do którego strzelali ukraińscy żołnierze. Później była inna historia. Mobilizowani prosili, tam предлагали выйти на операции, командиру спросить, что нам делать. В итоге пришли, короче, к решению, что произвести два выстрела по дому. Z RPG 7. Rozkaz dostał od dowódcy, żeby z RPG... RPG, zaryżony jeszcze snaryad, odbieżał... Strzelić do tego domu. Odbiegłem na 50 metrów, dwa razy wystrzeliłem... Zaczęli podchodzić do tego domu. Potem podeszliśmy do tego domu. Ja zeszłem na kuchnię. Wszedłem do kuchni. Tam leżało 7 ciał. I tam rodzina leżała. Było widać, że to też grzydanski. Było widać po ciuchach, że to cywile. Trzy żeńczyny i cztery mężczyzny. Trzy kobiety. U nich było albo zastolie, albo, nie znam. I mężczyźni. Rukowodstwo bardziej jak to nie zwróciło uwagi. O takich sprawach w polskich mediach się nie mówi. Takich Ukraińców też w polskich mediach się nie prezentuje. Всем зига, всех приветствую. Хочу вам вкратце рассказать об ситуации, которая
Wsiem Zicha, tak? Sieg Heil. I ten gest, on będzie opowiadał o sytuacji. Coraz to nowszy sprzęt jest widziany na wojnie. Rodzaje broni wcześniej nawet nieopisywane w mediach polskich specjalistycznych. Tu mamy minę, którą znaleźli Ukraińcy, minę rosyjską. Bardzo zaawansowaną technologicznie, która wyczuwa pojazdy typu czołg. Wyskakuje wtedy gdzieś tam do góry i przepala pancerz czołgu od góry, tam gdzie jest najsłabszy. A tu mamy roboty, które zostały dostarczone na Ukrainę. Rosyjskie roboty. Ja przypominam, że jest taka firma rosyjska Rostek, która produkuje dość nowoczesną broń. Tę broń będziemy widzieli niedługo na polu bitwy. Stany Zjednoczone i kraje NATO wysyłają coraz bardziej zaawansowaną broń i Rosjanie też coraz więcej tego ujawniają. To są roboty, które służą do oznaczania celów. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale być może, że właśnie jakimiś tam wiązkami laserowymi jako pomoc dla innych rodzajów broni, jakichś wyspecjalizowanych rakiet, żeby nie narażać załóg, ten robot ma zostać zniszczony, a nie załoga. A tu widzimy jakiś system obrony przed dronami. Ukraina stosuje drony, Rosja stosuje drony, Ukraina wbrew pozorom bardzo dużo tych dronów dostała z Zachodu, a to jest jakiś terminal, który po przeleceniu w strefę działań rosyjskich już drona nie wypuści z tej strefy. Ciekawostką tej wojny jest coś, o czym nie miałem zielonego pojęcia. Ciekawostka dla tych wszystkich, którzy są droniarzami. Zastanawiałem się, dlaczego pewne rodzaje dronów tak daleko lecą na pozycję przeciwnika. Przynajmniej strona rosyjska zastosowała patent, Rosjanie to patenciarze, że dwa drony lecą w stronę przeciwnika, żeby była z nimi łączność. Dron jeden obserwuje pozycję, a drugi ma zamontowany przekaźnik i z tego jest jakby dwa razy większy zasięg sygnału i sterowania dronem. Taka ciekawostka dla tych z Państwa, którzy jesteście droniarzami. Ale biorąc pod uwagę różne zawiłości wojny, to powiem Państwu, że ten sprzęt nawet nie musi działać. Wystarczy, że producent drona dogada się ze stroną i te drony będą same po przekroczeniu pewnej odległości lądowały u przeciwnika, nie robiąc mu szkody. Mówię szyfrem. Wszystko jest możliwe na tej wojnie, a gdzie jest fabryka świata, no to chyba wiemy, jest w Chinach, tak? Radziłbym skończyć ten konflikt i nie kosztować nas, społeczeństw, szczególnie społeczeństw Europy w tej bezsensownej wojnie, bo zostaniemy po prostu z niczym, zostaniemy okiwani, nawet się nie zorientujemy. Tu jeden z dronów strąconych przez Rosjan, dron ukraiński, potężny dron, który może zabrać 6 granatów moździerzowych, jak i też minę przeciwpancerną. Widziałem taki obłożony dron, wyjątkowo niebezpieczne urządzenie. Te drony są fundowane dla Ukrainy. To są takie drony jakby rolnicze, do oprysków można je stosować, ale tu jest stosowany do przewożenia granatów. Sam się dziwię, że niektórzy jeszcze nie wpadli na taki pomysł, żeby zrzucać na raz dwa granaty, a nie tylko jeden. Obserwuję te nagrania i
skoro już się czas poświęca, leci na pozycję wroga, to nie lepiej, bo małe drony nie można tam zastosować dwóch mechanizmów zwalniających, żeby po prostu po dwa granaty zawieszać. Na pewno dron wytrzyma tego typu udźwig. A tu mamy kolejne zatrzymanie na terytorium kontrolowanym przez Rosjan człowieka, który kontaktując się z wojskiem ukraińskim namierzał obiekty do bombardowań. I znowu tak troszkę się dziwię Rosjanom, że oni łapią tych ludzi i robią z nimi jakieś konferencje. Każą im przepraszać i jeszcze to upubliczniają zamiast cały czas używać tego telefonu i wysyłać informacje dla strony ukraińskiej, podając lipne lokalizacje, żeby te rakiety HIMARS po prostu waliły w szczere pole i nie robiły żadnych szkód. Sam się dziwię, że niektóre taktyki nie są używane lub później wprowadzane, niż można by pewne rzeczy wymyślać. Na szczęście nie jestem zwolennikiem wojen i ja bym w ogóle nie dopuścił do takiej sytuacji, żeby kraj był wpuszczony do wojny. A tu mamy, proszę Państwa, taki przerównik humorystyczny z Muzeum Wojny Ojczyźnianej, gdzieś tam z Ukrainy. Ukraińcy wydobyli moździerz z lat 50. kaliber 240 mm. Rosjanie to zauważyli. Humorystyczna sytuacja, bo strzelają z tego moździerza na pozycje rosyjskie i robią sobie takie żarty. Jury wyznaczyli wśród żołnierzy obsługi moździerza. Jak poszedł strzał? Szanowni jury, wasze ocenki. Szanowne jury, wasza ocena. Troszkę tego typu humorystycznych sytuacji nie zawadzi. Może będzie to przyczynkiem do tego, że jedna i druga strona zobaczy po drugiej stronie ludzi, człowieka. Proszę Państwa, jeżeli my zwykli ludzie, będziemy protestować, jeżeli będziemy stawiać opór, nie uczestniczyć w wojnie, to tych wojen nie będzie. Tych po prostu wojen nie będzie, jeżeli nie będziemy tego tolerować i chociażby w formie takiego żartu, jak już ktoś na siłę był wzięty, to propagować takie treści. Może po prostu nastroje zostaną obniżone, bo w tej chwili wielcy tego świata, a w ich imieniu rządzący nami bezpośrednio, zależy im, żeby nas drażnić, żebyśmy najlepiej wyszli na ulicę, jak za prezydenta Saakaszwilego w Gruzji. Protesty spowodowały, że wprowadził stan wojenny, a w stanie wojennym zlikwidował konkurencję. Po jakimś czasie był już tak wypromowany jako monopolista, że wygrał następne wybory. Proszę Państwa, dostrzegam w Polsce działania mające na celu stworzenie jakiegoś buntu. To jest tylko pretekst wtedy dla CIA, dla Morawieckiego to będzie pretekst, żeby wprowadzić stan wojenny, wyczyścić opozycję kompletnie i on potem wygra wybory. Nie dajmy się sprowokować. A co? Mi się krew w żyłach nie gotuje, ale potrafię myśleć, czego życzę tym, którzy krzyczą tylko na ulicę, tylko siłowe. To jest strategia, która powstała z CIA. Dalej to głupki, powtarzajcie. Proszę Państwa, to tyle na dziś. I wybaczcie, że jeszcze na koniec poproszę Was o wpłaty na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich. Jak wiecie, na początku każdego miesiąca wystosowuję taką prośbę serdeczną. Wiem, że jest bardzo ciężko. Ostatnio też mamy dużo wydatków. To jest związane, jak Państwo wiecie, z czym. Bardzo bym prosił. Te słowa trudno mi przechodzą przez gardło. Bardzo przepraszam, ale te pieniądze są niezbędne, żebyśmy mogli dla Państwa kontynuować ten program informacyjny, który uważam, że jest dla nas wszystkich bardzo ważny.
Serdecznie dziękuję za takie wpłaty i do zobaczenia. A my się w ten weekend widzimy w następnym województwie.